Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski Poker. Mamy dzisiaj kolejny gorący dzień na granicy, choć ilość napadów na naszą granicę maleje ewidentnie. Natomiast rośnie zagrożenie na Ukrainie i o tym wszystkim, a także o tym, co dzieje się w naszych stosunkach z Unią Europejską, chciałem porozmawiać z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przedaczem. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, zacznijmy od tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o skalę zagrożenia. Mamy wielką operację polityczną z polskich władz, rządu. Można powiedzieć, pan premier kilka wyjazdów dziennie w Europę, minister spraw zagranicznych również, prezydent bardzo aktywny, szczyt wyszehradzki. No to wszystko dzieje się, tak? Ale czy to rzeczywiście przynosi efekty? To, że w tej chwili na naszej granicy zmniejszyła się ilość ataków, jest jakoś powiązane z tą akcją dyplomatyczną? Czy może po prostu zima robi swoje i zniechęcenie jednak tych, którzy ją atakują? No bo nie udało się przerwać polskiej granicy. Panie redaktorze, to wszystko oczywiście nie dzieje się w próżni. Ta nasza aktywność, kontynuacja aktywności, bo pamiętajmy, że my jako rząd polski, jako resort dyplomacji pozostawaliśmy bardzo aktywni także i w poprzednich tygodniach, kiedy większość mediów, zwłaszcza mediów tych takich powiedziałbym lewicowo-liberalnych, koncentrowała się głównie na tematyce emocjonalnej wokół sytuacji na granicy. My ciężko pracowaliśmy, przekonując naszych partnerów na Zachodzie co do tego, że mamy do czynienia z operacją hybrydową, mamy do czynienia z atakiem na granicę Unii Europejskiej i że jest to nasz wspólny problem. Udało nam się już wówczas doprowadzić do sytuacji, w której linie lotnicze dowożące Łukaszence migrantów z Bliskiego Wschodu zostały zablokowane tak naprawdę poprzez aktywność dyplomatyczną. Premier rozmawiał z premierem Iraku, my jako resort dyplomacji z innymi państwami, ale także na forum Unii Europejskiej doprowadziliśmy do dyskusji o możliwych sankcjach na te linie lotnicze. Doprowadziło to finalnie do zamknięcia tej drogi pozyskiwania migrantów. To z jednej strony. Z drugiej strony podjęliśmy decyzję o reakcji sankcyjnej. Zbudowaliśmy pełne poparcie w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO. Wszystkie 27 państw Unii Europejskiej poparło Polskę. Wszystkie 30 państw NATO poparło Polskę wobec tej hybrydowej operacji, nakładając sankcje na Aleksandra Łukaszenkę. To spowodowało, że ten nacisk, napór migrantów jest dzisiaj mniejszy, ale przestrzegałbym tutaj przed nadmiernym optymizmem, bowiem no, cele polityczne Łukaszenki i Putina są zupełnie inne oczywiście niż nasze. Oni dalej będą chcieli destabilizować sytuację na wschodniej flance. Ale ta aktywność ostatnia pana premiera, tak jak pan redaktor zauważył, bardzo duża. Ja sam towarzyszyłem premierowi w wielu tych wizytach, widziałem, zaczynaliśmy dzień o 4 rano, premier kończył, my kończyliśmy o 20, wracając do domu, premier jeszcze udał się na przykład na granicę wieczorem po to, ażeby wesprzeć naszych żołnierzy. Pan prezydent w kwaterze głównej NATO, dzisiaj odbywa się ministerialka natowska w Rydze, na której jest obecny pan minister Rau. To jest wszystko w kontekście pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie. Nie tylko jeśli chodzi o granice, ale ruchy wojsk wokół Ukrainy, rosyjskie, szantaże gazowe na Mołdawię, na Ukrainę, rosnące ceny gazu wynikające z decyzji politycznej Władimira Putina, które zaskutkowały no nie tylko wzrostem energii w Polsce, cen energii w Polsce, ale także inflacją, o której przecież dyskutujemy. No to wszystko jest, powoduje nasze przekonanie, że trzeba pilnie działać. Jeśli pan pyta o efekty tych działań, to oczywiście na nie jeszcze przyjdzie troszkę poczekać, ale głównie chodziło nam o umocnienie tej koalicji, tej jedności euroatlantyckiej, ażeby nie koncentrować się na działaniach pobocznych, ale wysyłać twarde sygnały wobec Mińska, przede wszystkim wobec Moskwy, że nie będzie akceptacji dla takich agresywnych działań, a dalsza ich eskalacja spotka się z twardą odpowiedzią ze strony wspólnoty euroatlantyckiej i w tym sensie
słuchając także i konferencji, czy to kanclerz Merkel, czy wypowiedzi Borisa Johnsona, czy tutaj wewnątrz naszego regionu, przecież premier najpierw zaczął od regionu, budując koalicję wewnątrz i z takim mandatem środkowoeuropejskim udał się na zachód, słychać wyraźnie te głosy poparcia i to wsparcie dla Polski, powinniśmy je utrzymać. Panie ministrze, rzeczywiście werbalnie mamy duże wsparcie. Widać wyraźnie też, że akcja białoruska przynajmniej na razie osłabła, chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie koniec. No ale mówi się coraz więcej o możliwym ataku na Ukrainę i to już nie w styczniu, tylko wręcz w grudniu. Wczorajsze spotkanie rządu, opozycji, utajnione w jakiejś mierze, ale jednak no wiemy, że ten temat ukraiński był bardzo mocno wybity. Na ile grozi nam wojna na wschodzie, wojną naszego sąsiada, na ile to jest realne i co my możemy w ogóle zrobić, żeby zapobiec temu, żeby nam nie zapłonęła granica na wschodzie, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, gdzie Rosja teraz dokona dużej agresji na Ukrainę. No niestety to ryzyko eskalacji na wschodzie Europy pozostaje bardzo wysokie. Tutaj o tym premier mówił, alarmował naszych partnerów, głównie zachodnich, żebyśmy byli politycznie też przygotowani, ale przede wszystkim, żebyśmy nie dopuścili do podziału Europy, bo Moskwa i Mińsk liczy na to, że podzieli nas różną tematyką, prawda, próbując wyizolować niektóre państwa, krytykując nas przy pomocy wolnych mediów, z których to Łukaszenka czy Władimir Putin są wielkimi przyjaciółmi. Oczywiście nie u siebie, nie w swoich krajach, ale chętnie wykorzystują wolne media na świecie po to, aby dyskredytować pozycję Polski czy innych państw. Więc chodziło nam o to, żeby przedstawić rzeczywistą sytuację taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką może przedstawia część mediów światowych. Więc to był główny cel. Co możemy zrobić? No, chcemy być mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Nie czekamy na to, aż sytuacja wyeskaluje do takich rozmiarów, w których będziemy mieli duży problem. Już dziś słowa w dyplomacji jednak mają znaczenie. Nie tylko te, które są publicznie wyrażane, ale też te w kanałach bilateralnych, aby nasi partnerzy z NATO, z Unii Europejskiej twardo oczekiwali od Mińska i od Moskwy deeskalacji i abyśmy byli przygotowani do ewentualnej odpowiedzi. Sam fakt tego przygotowania, że mogą się pojawić reakcje nie tylko polityczne, ale także ekonomiczne na Rosję czy na Białoruś w przypadku dalszej eskalacji. A o tym na przykład mówiła po rozmowie z premierem Morawieckim kanclerz Merkel, że jeśli Białoruś nie zaprzestanie tych działań, będziemy decydować się na kolejne transze sankcji. Sam fakt tej groźby dzisiaj może ochłodzić nieco te gorące głowy w tamtych stolicach. Nad tym pracowaliśmy. Nie chcemy w żaden sposób, aby ta sytuacja wyeskalowała. Już dziś na poziomie dyplomatycznym pracujemy nad tym, aby ta doktryna odstraszania, o której tak dużo się mówi w ramach NATO, była rzeczywiście realizowana. Nie tylko, żebyśmy o niej mówili, ale żeby rzeczywiście odstraszyć potencjalnych agresorów od ich niecnych zamiarów. Kilkuset SAS-ów na Ukrainie, broń amerykańska, broń turecka, pewnie też i nasza. Zdaje się, że Ukraina też jest w nasze drony uzbrojona, z tego co wiem. No to są pewne gesty, to są pewne wyraźne wyrazy wsparcia. Czy my jesteśmy w stanie posunąć się dalej, żeby pokazać, że no jednak nie można rozpętywać wojny w środku Europy i żeby powstrzymać Rosję? Co jeszcze możemy zrobić? No, panie redaktorze, oczywiście co do konkretów ewentualnego wsparcia, to nie jest ani czas, ani miejsce, aby o nich mówić, zwłaszcza publicznie. Na tym etapie, tak jak mówię, koncentrujemy się na działaniach dyplomatycznych i realizacji doktryny odstraszania. To, co warto wspomnieć, to uspokoić tutaj naszych rodaków,
że my jako Polska jesteśmy oczywiście bezpieczni. Będziemy poddawani prawdopodobnie w najbliższych miesiącach testowaniu, prawda, zdolności naszego państwa do obrony chociażby swojej granicy. To też ma znaczenie. To, jak bronimy swojej granicy, buduje pozycji polskiej, polską w kontekście międzynarodowym. To, jak skutecznie Wojsko Polskie, Straż Graniczna broni granicy Unii Europejskiej, buduje naszą pozycję też jako takiego ważnego sojusznika, na którym można polegać w momencie ewentualnej próby. Proszę też pamiętać, że dzięki dobrym decyzjom naszego rządu, pana premiera Dudy, no mamy dzisiaj, pana prezydenta Dudy, mamy dzisiaj wojska amerykańskie w Polsce, mamy wojska natowskie. Zobaczmy, gdzie byśmy byli, gdyby nie te przewidywane przecież, znaczy gdyby nie to nasze przewidywanie potencjalnych zagrożeń kilka lat temu. Dziś, gdybyśmy nagle chcieli zwiększenia obecności na wschodniej flance, być może nie odbyłoby się to w perspektywie dni czy tygodni. Te wojska już dzisiaj są. Na tym też polega dobra dyplomacja, aby przewidywać różnego rodzaju zagrożenia. Natomiast więc w ramach NATO tutaj my będziemy stanowić jedno i będziemy się wzajemnie oczywiście wspierać. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, która jest przecież poza NATO, no ale jednak wybrała swój geopolityczny szlak proeuropejski, proatlantycki, zasługuje ona na nasze wsparcie, takie jakie będzie konieczne i będzie możliwe, tak żebyśmy nie pozwolili rozochocić się naszym wschodnim sąsiadom w ich agresywnej polityce, bo stawką tutaj jest nie tylko Ukraina, ale stawką jest przyszłość projektu europejskiego, przyszłość NATO i przyszłość bezpieczeństwa naszego regionu. Panie ministrze, zmiana władzy w Czechach, premierem zostaje człowiek, który jest zaprzyjaźniony z politykami PiS-u, przynajmniej niektórymi, i który chce dobrych relacji z Polską. Jak to może wpłynąć i na sprawę Turowa, ale wszystkim na układ sił w Unii Europejskiej? No bo jednak to, co się działo za czasów premiera Babisza, bardzo rozbijało jedność państw Europy Środkowej. Panie redaktorze, no wszyscy obserwowaliśmy politykę zagraniczną Czech za czasów premiera Babisza. Myśmy mieli swoje uwagi także i do jej realizacji. Uważaliśmy, że siłą naszą, siłą regionu Europy, także i Grupy Wyszehradzkiej, jest budowanie jedności i poszukiwanie tego, co nas łączy, aniżeli koncentrowanie się na tematach spornych. W kontekście Turowa oczywiście liczymy na to, że z nowym rządem to porozumienie znajdziemy. Były tutaj dobre oferty z naszej strony, szereg kroków naprzód, ażeby tą sytuację rozwiązać, która nie służy ani Polsce, ani tak naprawdę Czechom. Jasnym jest, że my w tym momencie elektrowni nie możemy zamknąć, bowiem zdestabilizowałoby to sytuację energetyczną w Polsce na Dolnym Śląsku. Jasnym jest, że Czesi mają pewnego rodzaju oczekiwania dotyczące zabezpieczenia ich regionu tam przygranicznego w kontekście odpływu wody i tak dalej. Więc to będziemy oczywiście starali się wspólnie wypracować. Mamy nadzieję, że ten rząd będzie bardziej skory do porozumienia, nie będzie chciał budować pozycji swojej wobec tej takiej spornej sytuacji. Natomiast co do polityki europejskiej, no do gry wchodzi partner centroprawicowy. Pan premier Czech jest przecież, czy jego grupa ODS, jego partia jest częścią europejskich konserwatystów i reformatorów, mimo że kuszony przez Europejską Partię Ludową do wyjścia i do przejścia do mainstreamu, takiego właśnie zdominowanego przez niemiecką CDU. Tutaj czeski rząd twardo stoi na stanowisku swoich wartości. Pan premier, myślę, że to się przełoży też na wzmocnienie regionu Europy Środkowej. My jesteśmy tym żywo zainteresowani. Natomiast trzeba pamiętać, panie redaktorze, że w Czechach rządzi rząd koalicyjny, złożony z szeregu partii, nie tylko z ODS-u, ale i z piratów, prawda, z samorządowców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Europejskich będzie obejmował, będą obejmowali politycy spoza ODS-u, więc jest to pewnego rodzaju także i wyzwanie wewnętrzne w Czechach, aby zachować spójność polityki zagranicznej. Będziemy starali się im pokazać, jak dużą wartością jest nasza tutaj spójność i wspólna walka o pozycję europejską, opozycję regionu Europy wobec dużych państw Unii Europejskiej, abyśmy się nie dali zdominować, a nie daj Boże nie dali się podzielić, bo są tacy, którzy będą chcieli nas tutaj wspólnie rozgrywać.
Bardzo dziękuję. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był moim Państwa gościem, a już za chwilę rozmawiamy o tym, co dzieje się z epidemią. Witam ponownie. Jest z nami profesor Rafał Gierczyński, epidemiolog z Narodowego Instytutu Zdrowia. Panie profesorze, czy to, co widzimy, to jest już szczyt czwartej fali? Od kilku dni mamy dane w zasadzie mniejsze niż w zeszłym tygodniu, a na pewno nie rosną, jeżeli chodzi o ilość zakażonych. No, jest większa ilość zgonów, no ale to jest zrozumiałe, bo zgony następują wiele dni po zakażeniu się, więc ta fala zgonów pewnie dopiero minie za tydzień, dwa. Ale czy można mówić już o tym, że najgorsze za nami, że w tej chwili przełamała się epidemia, ta czwarta fala? To znaczy obecnie musimy wykazać troszeczkę cierpliwości, mieć nadzieję, że ten trend wyhamował i tak jak było do tej pory, że niedługo on przejdzie w fazę spadkową. Natomiast przebieg epidemii czwartej fali na przykład w Wielkiej Brytanii jest nieco inny. To znaczy on polega na tym, że osiągamy pewien poziom zachorowań utrzymujący się dość długo. Tak można by powiedzieć, że jak klasyczna fala epidemiczna ma charakter takiej typowej góry, które już widzieliśmy, szczyt zachorowań, tak tutaj możemy mieć do czynienia, przynajmniej w Anglii tak było i do tej pory sytuacja się utrzymuje, że jest taki płaskowyż. I właśnie tutaj no, zobaczymy, jak będzie ta sytuacja przebiegała u nas. Mamy nadzieję, że wkrótce, tak jak to mówią epidemiolodzy, to te zakażenia się wypalą, czyli liczba osób potencjalnych dla wirusa, dla wirusa Delty ulegnie takiemu ograniczeniu, że te zachorowania zaczną spadać. Dane, które dostajemy od epidemiologów, od służby zdrowia, mówią jednoznacznie, że chorują przede wszystkim osoby niezaszczepione, a przede wszystkim ciężko chorują. Jaka to jest proporcja? Bo wiele jest tutaj nieporozumień wokół tego. Czy osoby zaszczepione nie chorują ciężko, czy chorują dużo, dużo rzadziej ciężko niż osoby zaszczepione? Co wiemy na ten temat? Generalnie mówiąc o szczepieniu, musimy pamiętać, że szczepienie jest pewną formą przystosowania naszego organizmu do kontaktu z patogenem. To znaczy ono nie chroni przed samym kontaktem, tak? I w tym momencie kontakt z wirusem może powodować bardzo różne efekty, tak? To znaczy wirus może się namnażać okresowo w komórkach nabłonkowych w taki nawet sposób, że my o tym nie będziemy wiedzieli. Nie będziemy tego świadomi. Mogą pojawić się jakieś łagodne objawy u osób zaszczepionych, które przypiszemy sobie zupełnie jakimś innym przeziębieniom czy sytuacjom zdrowotnym. I może też dojść do pojawienia się łagodnych bądź takich, nazwijmy to już, wymagających opieki lekarskiej zachorowań. Oczywiście wszystko to jest sprawa osobnicza, bo moglibyśmy o wielu elementach mówić, okresowi, który upłynął od przyjęcia zakończenia pełnego szczepienia, czy przyjęcia dawki przypominającej. Niemniej jednak szczepienia w swoim założeniu chronią nas przede wszystkim przed tym ciężkim przebiegiem, przed hospitalizacją i przed zgonem, a to jest chyba najbardziej chyba taki miernik ciężkiego stanu. I tu mogę Państwu również jakby powiedzieć, że dane, które obserwujemy z Wielkiej Brytanii, bo tam ten proces szczepień przebiega skutecznie, tam już jest 80% obywateli dorosłych wyszczepionych. Taka bardzo interesująca obserwacja, to znaczy, że w momencie, kiedy była na wiosnę fala zachorowań, to obecnie przy kiedy wdrażano tam szczepienia, teraz społeczeństwo zaszczepione. Teraz w Anglii mamy około 40 tysięcy zachorowań średnio na dobę wykrywanych. Około 700 hospitalizacji, ale liczba zgonów jest dziesięciokrotnie mniejsza. Z 1300 w szczycie alfy do około 140 mniej więcej to są uśrednione obecnie przy tych zachorowaniach. Więc w tych zgonach widać, że ten proces szczepień i ta wysoka wyszczepialność
odnosi, tutaj jest wyraźnie, możemy to sobie te dwie rzeczy połączyć. I to chyba też obserwujemy, jeśli chodzi o relacje z naszych mediów, czy od osób, które zajmują się pacjentami. Panie profesorze, pojawiły się nowe, kolejne mutacje. Mówi się o tym afrykańskim omikronie. Czy on rzeczywiście omija szczepienia? Czy on może doprowadzić do tego, że trzeba będzie się zaszczepić czymś zupełnie nowym? Czy to, co mamy, ten, kto przeszedł chorobę, ten, kto się zaszczepił, jest jednak jakoś chroniony przed tymi nowymi mutacjami? Wariant Omikron zasłynął tym spośród innych wariantów koronawirusa, które pojawiają się dość regularnie, możemy powiedzieć, tym, że ma bardzo duże zmiany genetyczne. To jest ilość mutacji, która jest w genie spike odpowiedzialny między innymi za to, w jaki sposób, jak skutecznie wirus wnika do komórki organizmu, żeby się namnażać. Ta ilość mutacji, bo tu mówimy o 30, około 30 mutacjach, które są w tym białku S, a 15 mutacjach, które są w samym miejscu tego klucza, który się wiąże z, powiedzmy sobie, z zamkiem, który jest w naszych komórkach, i powoduje, że ten wirus jest bardzo odmienny od tych, które obserwowaliśmy dotychczas. Ponadto ma jeszcze 20 innych obszarów mutacji w innych częściach genomu, więc na razie mamy taką sytuację, że zaobserwowano wirusa o dużej odmienności. O odmienności takiej, że jak wiemy już w tej chwili nawet z informacji z mediów, że główni producenci szczepionek mówią, że tak duże zmiany genetyczne mogą być problemem dla obecnie istniejących szczepionek. Natomiast sam fakt, że szczepienia należy kontynuować i będą one skuteczne, może przyjąć, że oprócz kształtowania produkcji przeciwciał, które są najbardziej wrażliwe na te zmiany strukturalne, jakie następują w białkach wirusa, jest jeszcze coś takiego jak odpowiedź komórkowa. I ta odpowiedź komórkowa pozwala nam jakby też zareagować skutecznie na kontakt z nową odmianą, z wariantem danego patogenu, podobnym do tego, z którym się wcześniej zetknęliśmy. Także to jest bardzo skuteczny mechanizm, który nas dodatkowo chroni i tutaj ze względu na to właśnie chodzi o to, żeby te szczepienia kontynuować, a wręcz przyspieszyć, dokończyć te cykle szczepień rozpoczęte, podawać trzecią dawkę i szczepić nawet młodszą populację. Takie jest obecnie stanowisko ekspertów z WHO czy Europejskiego Centrum do Spraw Kontroli Chorób. A już mówiąc tak brutalnie, no część osób się nie zaszczepi, ma tak w głowie i chyba brakuje już argumentów. Sam to znam z własnego doświadczenia rozmów, szczególnie z młodymi ludźmi, na którym ktoś tam napakował na głowę typu, że kobiety nie zajdą w ciążę albo coś strasznego się stanie w przyszłości. Czy nie lepiej już, tak mówiąc brutalnie, żeby ci ludzie nasycali się tym wirusem, który jest znany i żeby się zrażali tymi odmianami, które mamy, z którymi już potrafimy sobie radzić, z którymi pewnie mieli już kontakt przez te półtora roku, niż ich chronić i żeby się zarazili wirusem, który będzie dużo groźniejszy? To znaczy, musimy wiedzieć, że wirus będzie się dostosowywał zawsze do populacji, w której krąży. To może tłumaczyć, dlaczego na przykład poprzednia wersja wirusa, tak zwana gamma, czy wersja beta, to były również warianty alertowe, nie przeniknęły do Europy. Udało nam się praktycznie dotrwać na wirusie alfa do samego wirusa delty. Otóż każda forma zetknięcia się z to trzeba powiedzieć, że osoby przechodzą w bardzo różny sposób kontakt z wirusem. I tu musimy się z tym pogodzić. Poziom przeciwciał, czy ta odpowiedź immunologiczna może być w różny sposób indukowana. Szczepienia mają to do siebie, że indukują ten poziom w sposób mierzalny i taki, że możemy przyjąć, że taki kontakt rzeczywiście wygenerował odpowiedź
i humoralną, jak my to nazywamy, czyli przeciwciała, a tym samym również na pewno wzbudził tą odpowiedź komórkową do działania. Więc to nie jest tak, że kontakt z innym wirusem może nas zabezpieczyć przed kolejnym wariantem. Co gorsze, właśnie dużym podejrzeniem, jakie WHO ma wobec wariantu Omikron, jest to, że właśnie przez tą swoją zmienność antygenową on będzie mógł wymykać się właśnie głównie przeciwciałom i to może spowodować, że krótko mówiąc, będzie większa transmisja tego wirusa wśród osób, które przebyły zachorowań, tak zwanych ozdrowieńców. Tego się również tu eksperci obawiają. Nie jesteśmy pewni, jak powstał ten pierwszy wirus, ale jednego możemy być pewni. To, że powstają kolejne mutacje, to jest wina nas wszystkich, no bo dopuszczamy do tego, żeby się wirus mnożył, mutował, gdyby ludzie się szczepili. Albo gdyby dać szczepionki tym krajom, na które ich nie stać, to ten wirus miałby mniejszą ilość mutacji. To się nigdy nie skończy, to tak będzie ciągle, bo już od 2 lat żyjemy w tym horrorze. Od kiedy pojawił się wirus w Chinach, już mija dokładnie 2 lata. Przynajmniej wedle tej wiedzy, którą mamy, 2 lata. To się kiedyś skończy, czy to już tak będzie ciągle? No to jest bardzo trudne pytanie, bo chyba wszyscy je sobie zadajemy. Wiemy dobrze z epidemiologii, że udało nam się opanować te choroby zakaźne i szczepieniami, krótko mówiąc, wymazać je praktycznie z historii, z podręczników chorób występujących u nas w Europie. Tak nie wspominam o ospie, która została eradykowana w całości, ale to osiągnięto do tej pory, szczepiąc całą populację, a tak naprawdę zaczynając od dzieci, dlatego że to jest populacja najbardziej jakby zdolna do utrzymywania się wirusa i przekazywania tego wirusa. Osoby, które ozdrowieńcy już jakby są trudniejszym terenem do zdobycia dla wirusa, on musi przejść zazwyczaj zmiany antygenowe, takie właśnie zmienić swój wariant. Więc to do tej pory to są nasze doświadczenia. Więc w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z nowym patogenem, generalnie eksperci uważają, że to jeszcze ta sytuacja, która jest, te kolejne fale mogą wystąpić jeszcze przynajmniej przez jakiś czas, być może rok czy dwa nawet musimy liczyć się, że właśnie z tych względów, że nie cały świat równolegnie, jednocześnie jest zaszczepiony, tylko że będą się pojawiać takie ogniska, epicentra, gdzie te warianty będą mogły nowe się pojawiać. Będzie potem naturalna wymiana tych wariantów w tych okresach, na przykład takich przejściowych, jak obserwowaliśmy latem, kiedy spadła liczba zachorowań i wtedy właśnie z alfy w Polsce pojawiła się delta. Więc tutaj niestety musimy się jeszcze trochę chyba z tym nauczyć żyć. Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Gierczyński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, był moim Państwa gościem. Szczepmy się, nie ufajmy szarlatanom. To najlepsza rada i ratujmy swoje zdrowie i naszych bliskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również.